Trwamy w nowennie przed uroczystością świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W dniu wczorajszym poruszany był jakże ważny i piękny obraz związany z Józefem, że Józef jest człowiekiem nocy. Jakże bliski ten obraz sercu każdego z nas, którzy niejedną noc mieliśmy taką, kiedy trzeba było walczyć, niejedną noc nieprzespaną, gdy serce drżało, gdy z oczu płynęły łzy, niejedną noc, która wydawać by się nie miała końca, noc lęku, strachu, obawy. Józef także miał takie noce. Pomimo tego, że był sprawiedliwy, pomimo tego, że Bóg go wybrał, wybrał na tego jedynego człowieka, którego pokocha serce tej z najpiękniejszych kobiet, Maryi, pomimo tego, że wybrał go, aby na swoich rękach nosił tego, który cały świat stworzył. Pomimo tego wielkiego wybrania, pomimo tych wielkich łask, jakie Bóg dał świętemu Józefowi, Józef dzięki Bogu pozostał człowiekiem. Pozostał człowiekiem na kartach Pisma Świętego. Pozostał człowiekiem w pamięci Kościoła. To dlatego jest tak wyjątkowym patronem. Dlatego przez tyle wieków zginają się przed Nim kolana i otwierają usta, by wypowiedzieć z serca największe potrzeby i zmartwienia. I to nie te o niebie, nie te z tymi wielkimi rzeczami związane, ale te z tymi, z tych nocy nieprzespanych, te zmartwienia tych szarych, zwykłych dni. Bo kto jak nie On, tak zwyczajny, tak ludzki, może rozumieć nasze szare dni. On tak zwyczajny. On, który jednej nocy, a może i dwóch, i trzech, nie mógł spokojnie przespać z obawy o jutro, z obawy o swoich bliskich, pewnie lepiej rozumie i moje dni nieprzespane. Widzimy Józefa z obrazów, w złotej aureoli nad głową, w szatach, które wiatr rozmiata. Widzimy go z piękną lilią w ręku. Jakże daleki ten obraz. Z tej świetlistej aureoli dni jego szarością były. Z tych pięknych, rozwianych na obrazach szat, nierzadko złotem wyszywanych, daleki obraz od jego trudnej codzienności, cieśli, który tyle lat na wygnaniu, cieśli z takiego małego Nazaretu. I daleko ten obraz z tą lilią w ręku, bo te ręce tak spracowane były i nie delikatne kwiaty na co dzień trzymały, ale narzędzia, by zarobić na codzienny chleb. Tak, daleki jest Józef z obrazów, ale bliski jest ten z Ewangelii, ten taki ludzki, taki człowieczy. Tak. On, taki zwykły człowiek, pociąga i nasze serca, bo w Jego zmartwieniach, w Jego troskach, w
W Jego nieprzespanych nocach odnajdujemy własne życie i w Jego milczeniu. Bo co z tego, że nieraz chcielibyśmy wykrzyczeć ból swojego serca, jak nasz krzyk wydaje się niemy wobec tego świata. Tak. Tak. Święty Józef nie swej świętości, ale w swoim człowieczeństwie, w tym, co tak było w nim ludzkie, bliski każdemu z nas, bo nie bogów Bóg przyszedł zbawić, ale nas, zwykłych ludzi. Amen.